wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3. Dziki Gon, cicho tam. I musimy zeskoczyć tam na dół, żeby wypełnić nasze polecenie. I dowieść, że możemy wejść na tą górę. Dobra, teraz tak, orkę bym poprosił. Tylko jak orka wygląda? Okej, orka wygląda tak. Troszkę sobie pozmieniały te, szczególnie te petardy. Czyli tak, mamy orkę i teraz podejrzewam, że będzie w środku, tak? O, mamy szakła, więc biorę, bo ostatnio chciałem, właśnie szukałem. A z kiedy są, a piąte, bo nie mamy to. O, więc trochę jest. Dobra, dawaj, jeszcze tego dwie. Aha, no dobra, nie dasz go. Czyżby tutaj? Tak, mamy tutaj to. Oczywiście orka robi swoje. To ma być głęboko. Naprawdę. Dobra, jeszcze nie wychodzimy. Tutaj coś jest? Chyba nie. Ale z drugiej strony jest. Tutaj mamy. Okej, który to jest poziom zadania? 26, okej. 30 poziom mamy, to normalnie w kolejnym odcinku będą resztunki na 100%. Taki poziom to trzeba mieć resztunki. Ja wam chcę wszystkie zaprezentować. Okej, tutaj mamy wyjście jakieś. I możemy gdzieś iść. Sprawdźmy to, zapiszmy jeszcze może. To tyle. To na pewno na górę się da wejść jakoś. Chyba, że jakiś znak. Chyba ona nie da się wejść. Dobra, tyle by było z tego. Dobra, no i dawaj. Geralt, ciśniesz. W dół teraz poproszę. I teraz w lewikę. Jeszcze ja wam mówię, już z fabuły no tak mało zostało. Z fabuły, no to już to nawet nie koniec niestety fabularnie. Okej. Ej, schowaj to pochodnie. Tak też możesz. Właśnie mówię, że fabuły będzie dużo, dużo mniej. Niestety. Czy dużo, dużo, dużo zostało, nie? Więc do tego... Wsia krew! Coś się już... Jest? Jak to jest? Okej, jesa mamy. To jest naprawdę dziwne, 26 poziom. Chyba dlatego to zadanie ma aż taki duży poziom. Dobra. Dobra, on się chwali. No spokojnie. W dół go nie zepchniemy niestety. A może teraz drugą petardę wejść. O, hipnoza. No to... Mniejszy mu tajem, oczywiście tutaj sporo rzeczy tych jest. To było dziwne. Czy nas tutaj zaatakował? Nie wiem dlaczego, skąd on tu się wziął, ale... Niech będzie. A, bo to nie jest jeszcze to. To jeszcze jest jakieś wejście. Mówcie mi, że to jest zadanie jeszcze. Już. Fajnie. Mamy do tej wody, to nie chcemy wracać. Chyba, że jak my tam się mamy, to są potędy jakoś. Dobra. Nie mam nic do zregenerowania niestety. A, tędy, no spokojnie. Chyba. Nie wiem, idziemy.
czyli tak. Ja, jakoś tędy mieliśmy się właśnie tutaj dostać. Tędy tą drogą. Tu ludzi nie ma. Okej, czego tu ludzi nie ma? Dziwne, że tu ludzi nie ma, ale tu... A, bo tu są. Dobra. I co teraz? I wracamy do Ciri. Zaczynałam się już martwić. Coś się zdarzy. Wrócili. Czego chcecie? Ciekawi mnie, co jest na szczycie góry. Ty już nie pytałeś? Powiedz mu. Tam mieszkają panie, ale tylko wybrani mogą. To wiem. Chcę... Tutaj nie dowiesz się niczego więcej. Aha, dobra. Nie pytaliśmy się, tylko że powiedziano, że się nie dowiemy. Przyniosłem monetę z dna stawu. Tutaj. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika otworzy wam wrota, a teraz idźcie. Odźwierny za bramą. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie martw. Z Wiedźminem nurkowałeś już w dłuższych miejscach. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeulę. No ja chciałbym poszukać. No chodź tu Ciri. Ciri. Ciri, gdzie ty poszłaś? Gdzie ta Ciri? A gdzie Ciri jest? No ja będę ważny. Palić. Dobra, ona nam otworzy tutaj wejście. Niestety nie mam żadnego jedzenia, więc może być troszeczkę problem, ale i mam jaskółkę. Tutaj chyba Ciri jest. Nie wiem, czy to Ciri, ale... Chodźcie. Idziemy. Proszę. 9, 6, 10, nieszczęść. Co to jest? Troll? Nie, to nie jest troll. Co to jest? Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą. Na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Mamy tu coś do załatwienia, więc po prostu nas przepuść. Chcesz mi rozkazywać, ty, człowiek? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orzeń mącicielki. Wyrok śmierci. Okej, czyli tutaj chyba nas oszukali troszeczkę. Ugas to się nazywa. To fajnie, że Ciri też walczy. Ale nie fajnie, że troszeczkę tutaj obrywam. Dobra. O, naprawdę nie jest fajnie. To. Dobra. Nie. Jesteś żałosny. Dobra, daliśmy radę. Twardy był skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imlaritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlarita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Okej. Gramy jeszcze raz. Groźnie jest, ale dobra, nie będziesz los zdecydował. Nie ma mowy. Ja idę na górę, ty idziesz po wiedźmy. Dasz mi zadanie. Są śmiertelnie groźne. Uważaj na siebie. Ty też uważaj.
O, myślałem, że tu będę miał wybór jednak, a to nie było wyboru. Czy wiedźmy, czy nie. Czyli teraz chyba będziemy mieli Ciri i zabijemy wiedźmę, a na koniec będziemy mieli Geralta. Tak? Muszę jakoś dotrzeć na dół. Tak, mamy Ciri. Oczywiście tak, czy mogę wybierać... Nie, nie mogę. Włączarze. Nie, to było nięcie. Szarży nie mam. Nie mogę wybierać niestety. Dobra, jak to się chce coś tam dostać? Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. Oj, lepiej nie. Ale... A, woda jest. No, to sobie popływają. Geralt chyba nie popływa, ale Ciri popływa. Dobra, mamy zapis. Znaczy ja zapisałem. Musimy dotrzeć do korzeni. Co to jest? Korin... co? Nie doczytałem do końca. Po prostu tak wolno idzie. O! Oh. Co to było? Chcesz byśmy mieli je? Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. Dawaj, Ciri, klaszaj. Tak już na tego gościa jest za późno. Wow. To chyba nie na jednego, bo trzy głupki nasz były. Zamieniły. Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. No. Prawidłowo. Dobra, dawaj. Śmierci! Nie będziesz to widział! Dobra, cicho, nie wiem, jak tego trzeciego efektu używać. Niestety. Dobra. Tylko żeby jedną pokonać, to będzie dobrze. Nie wiem naprawdę, jak te szarże wykonać. O! Stałem czymś. Kuch, ta za chwilę poleci. Znowu dostaliśmy. Dawać. Oj, nie trafiłem. A, trafiłem. Byłaś niegrzeczną dziewczynką. Dobra. Dawać szybciej. Dobra, kuch te załatwić na początek. Wiecie, trzech na jednego to jest najlepiej. Nie wiem, czy w ogóle... Ciri mogła iść na Imerina. Naprawdę nie wiem. No to już niestety jest już końcówka gry. Już mamy
80%? Nie, no 80% nie. Fabuła to jest 70%. Gry to może i 80%. Nie, no 80% też nie. Jeszcze mamy trochę. Jeszcze dwie zostało oczywiście. Jeszcze mamy tych zadań i w kolejnym odcinku chciałbym właśnie, jak nie będzie już fabuły, nie będziemy musieli robić. Umrzesz tutaj! Dobra, cicho tam. Dawaj, szybciej. O! Aha, bo one uciekają jeszcze. Tak? Dawaj, dawaj. Ja tak. Dobra, dawaj, dawaj, atakuj. Ciri. Dobra. Nieźle, zaraz szybciucha nawet pójdzie. Dobra. Najgorsze to jest tamta. Co się w tej nietoperze zamienia. Szybciucha to jeszcze. Bo ona tylko pod wodą może wejść. Dobra, jeszcze jedna. I dawaj grządkę. Dobra. Byłaś niegrzeczną dziewczynką. Dobra, cicho tam. To noc twojej śmierci. Wszystko się głosy bagują. Dobra, dawaj. Dobra. I poszło. Zginęły? Chyba lepiej Ciri dobił. Ja bym dobił. Medalion zadała Vesemira. Error. Ukradła medalion Vesemira. Zaraza! I się zamieniła w kruki i gdzieś poleciała. Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. Dobra. Kuchta, przątka i szepciuchę. Wszyscy postacie. O, ten Fegus. Kuchta, przątkę i szepciucha. Tutaj mam szybciuchę, kuchta i przątka. Przątka to jest tutaj, a kuchta jest troszeczkę wyżej. Tutaj mam kuchtę. Dobra. Co jest najprawdopodobniej? A, to tutaj! To ognisko widzieliśmy przecież. O, i tutaj właśnie nie mogłem się dostać. Do tego miejsca mocy. Tutaj. Medalion. I odblokujemy. Mamy tych miejsc mocy jeszcze, znaczy nie, mamy 24 wykrzyki, 25 wykrzyki. To miejsce mocy. Już odblokował w sumie. I jaki to będzie znak. Spoko. Okej, gdzieś się to 1-0-1-0, tak coś było. Nieważne. Dobra, i ciśniemy. Gdzie ta wiedźma może być? Powiedzcie. Ooo, dobra. Już bym prawie zleciał. Dawaj, ale to w sumie dobrze, że tutaj Ciri się sama nie wybrała. Bo jakby ją zabrał, to nie byłoby fajnie. Mamy tego gościa. No i co? Będziecie walczyć. Chyba pogadają. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny. Ale przyszedłeś razem z nią, prawda?
Jestem tu sam. Kłańmy, komu kłamstwo, lepiej. Które nic nie zmienia. No to... napierdolankę czas zacząć. Okej, ono się, może się tepać. Więc może to nawet było już problem, że tutaj się wybraliśmy. Bez Ciri. Okej, on ma jakąś tarczę. Musimy coś z tą tarczą zrobić. Coś mu tam zabieramy, ale to nie jest tyle, ile ja bym chciał. Oczywiście grą weźmy. Nie jest łatwe walka ta. Ja nie wiem, jak to się walczyło w sumie. Dobra, w plecy musimy mu najebywać. A, zamrozić go może? Nie, tepa się. Petardy, 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 petardy. No chyba, że będzie coś w glosarii bestiariuszu. Relikty? Nie. Upiory? Też raczej nie. Gdzie mogą być? Czy te magiczne to są? No raczej też nie. Przeklęte to tym bardziej. Ogrowate to też nie. Relikty. Że relikty? No nie, relikty to już sprawdzaliśmy. Dobra, nie ma ich. Czyli tak naprawdę trzeba improwizować i wziąłem dimertówkę. Na tej. Na razie tyle. Nie, chyba nie działa po prostu niego. Bo tylko musimy go atakować. Takim znakiem. Akcji? Nie, nie za bardzo. Art? Już lepiej. Na pewno. O, jak unikłem, fajnie. Dobra. Czy powiada, że jeszcze nie? Właśnie, 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 właśnie. Ja się obawiałem troszeczkę. O, o! Już jeszcze tepa zapomniałem. Spoko. No, walka nie będzie łatwa, ale nie chciałbym zginąć. Oj, mamy zwiększoną żywotność i tak naprawdę nam ciężej idzie. Mniej nam zabierają, nie? Bo plus 1500 żywotności. A tylko normalnie mamy chyba ze 2000. Nie wiem, to zależy już od tych ulepszeń, nie? 1500 to i tak dużo jest, więc fajnie, że ten zielony metagram działa. Tak jak widzimy, skórka dość wolno działa. A tak naprawdę ona działa tak, jak działała. Tylko, że my mamy więcej żywotności, nie? Więcej musi się zregenerować, a to się nie regeneruje ilościowo, czy ten, procentowo jakoś, to się ilościowo właśnie regeneruje. Ało, nie. Chyba jeszcze raz grom bym chciał. Płen, grom, ściemnie. Okej. Ledwie co przeżyłem. I się naprawdę tak boję. O, idealnie. Może być troszeczkę to problematyczna ta walka. Dobra, dobrej ogarniam już troszeczkę tego jego ataki. Ale ostatnia skółka! Ej, tą tarczę, no zgub, no. Zgub ją, no.
A tu się młynek przydał naprawdę. Wiecie co? Aha, nie mogę. Okej, okay, czyli zgubił tarczę. Teraz mogę? Mogę. Postać bym chciał... młynek sobie właśnie ulepszyć. A. Zużywa mniej adrenaliny i... A, przyrost punktów to będzie. Nawet mi nie potrzeba. Okej, okay, czyli ostatni... Trzeba troszeczkę tutaj popracować nad tymi unikami. Trzeba popracować, co ja tu mówię. Ale spoko, zabijałem tego dowódcę dzikiego gonu. Jednego z dwóch na razie. A Ciri już wiedźmy, za wiedźmy się wzięła. Mam nadzieję, że będzie, no nie będzie trudno jeszcze go pokonać. Nie jest łatwy. Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. Okej, okay, czyli mi się nie zapisało, tak? Jeszcze tutaj właśnie muszę ten wziąć znak. O, miejsce mocy. Magia to miejsce mocy. O, okej, Gwen, okej, Gwen, zawsze ma spokojnie. Teraz tak, czy ja mam wszystkie eliksiry? Aha, nie mogę medytować, nie? Tak, mam eliksiry przez te dwie. I petardy żadne na niego nie działają. O, mam mięso, spoko. To już jestem uratowany. Ja mam zwykły grom i mam wyśmienity grom, widzicie to? Troszeczkę takie, no, nie fair. Ale spoko. No może, czekajcie, jest są jakieś eliksiry są? Dobra, to może być tego trafarta białego. Za to możemy wymienić. To nie. Dobra, jakieś coś, co daje nam dodatkowo. Nie, to jest beznadziejne. Samieć. Bicie obrażeń. To nie. Wyssanie żywotności. O! Naprawdę? Coś takiego jest? O, pełnia. Zwiększa maksymalną tą żywotność. To nawet by było spoko. Proszę, to nie. Dobra. Weźmy to, wysysa tą żywotność. Nawet nie zamieńmy, ale weźmy. Dobra, i mamy. Odwrazykimy, tak? Wysysa. Tak, tak, to fajnie. Dobra, nie zapisujesz nawet. Dobra, i tutaj oczywiście przewijmy. Nie. Jestem tu sam. Kłamstw. Dobra. To są dobra. O, już jestem zatruty. Aha, i nie będę mógł eliksiru brać. Nie mogę już eliksiru brać żadnych. O, dobrze idzie nawet, bo wysysamy tą odporność, ale nie możemy eliksirów teraz użyć, czyli żadnego gromu i tak dalej. Musi nam spaść to, ale spoko idzie. Idzie, idzie dobrze. Właśnie. Musimy po prostu standardowo się tutaj robić. A pytarze to mu to utarczy, tak jak go zużywa. Nie, dobra. Co ten dekot robił? No właśnie, nie, nie, nie. To jest dobre, ale to nie jest... Dobra, mam już taktykę. Mam już taktykę, ale bez tego eliksiru wysysania, nie? Deko Krafarda, co on robił? Bo już nie wiem. Bo sobie założyłem, a nie wiem. Czy jakby zmniejszało obrażenia, to by było fajne nawet. Dobra, trzecia próba, ostatnia oczywiście. Damy radę.
Dobra. I deko Trafarda Białego. Co robi deko Trafarda Białego? Boc. Deko Trafarda Białego. A, dobra, natychmiast przywracam. Okej. Okej. Czyli te cztery eliksiry. Te trzy eliksiry. Plus ten język może nam tak naprawdę załatwić całą sprawę. Zapiszmy oczywiście, żeby później nie było wyczekiwania. Dobra, oczywiście przewijmy to wszystko. Dobra. Jest. Walczymy. Dobra, grom. No fajnie, fajnie, fajnie. Nie, to akurat teraz to mu mniej zabiera. Ale tak naprawdę albo grom, albo tamto, albo to. Nie możemy tak naprawdę jednego twórcy wybrać. Spoko. W sumie to twórcy nawet fajnie zrobili, żeby nie można było jednego wybrać. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Oj, troszeczkę nie idzie nam szybko. O! No nie! O, wow, 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 wow. Szybka regeneracja. Nie biorę jaskółki, dobra. Czy nie biorę gromu? Okej. Już mamy niestety 70%. Ponad nawet. Co? Jednak tamten eliksir był dobry, ale on nie był aż tak dobry. Dobra, teraz tak. Ja mam na to pomysł. A ja te dekrokty już... troszeczkę zużyłem tego. Dobra, to bym użył i teraz bym właśnie tego eliksira użył. Właśnie. Jak będziemy mieli mało, to po prostu jest kółkę i znowu to zrobimy. Fajnie nawet, że tak można robić. Że jest ten dekokt. Dobra, ale na razie jeszcze mamy sporo, 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 sporo. Dobra. A, widzicie się. Ogarnia się. Dużo mu nie zabrałem niestety. Dobra, mamy wino, piwo jakieś raczej. Nie ryzykujmy jeszcze. Nie możemy aż tak ryzykować. I teraz tak, wino już to możemy sobie zdjąć. Biały miód i musimy tych eliksirach cisnąć. Okej, okay, tego Trafarda Białego oczywiście. Pod T mam, okej, okay, nie ten przycisk. Zaraza. Dobra, dawaj, dawaj Geralt. Dawaj go. Ej, czego ty mi nie chcesz go atakować? Nie no. No tak mi trochę. No nie, znowu jakieś piwo, kurde no. Dobra. Dawać tu scenkę mi. Szybko. Wciąż... A, bo on teraz wariacje ma. Tak naprawdę musimy tutaj ogarniać. Teraz musimy unikać. Jasz on wpierdoli swój topór. Właśnie teraz możemy na spokojnie nawalać. Tylko że trzeba uważać właśnie. O nie, 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 no. Naprawdę, bo znak się zjebał.
Teraz musimy napierdalać i szukać go. Dobra. Dawaj. Dobra. Może wygramy. Teraz. Dobra. I... No nie dałem rady już drugiego razu. O nie, no jeszcze nam zniszczył obronę. Dobra. O, wow. Ostre hapsy. Nie, no bo tak pod koniec, kurde no. Nie, ja mam już pomysł. Ja mam pomysł na wygranie tego. Bierzemy na początku to gówno. Później, jak będziemy mieli mało HP, to bierzemy ten las. Las? Nie las. Tamto inne gówno. Tak, żeby zregenerować HP. Nie? I... Ale ja zauważyłem, że ten eliksir mi się w walce wyłączył. Co najfajniejsze. No i dobra. Za chwilę to już wiecie co, ja sobie muszę to w walce wziąć. To główienko. Ale mamy też już takie, można powiedzieć, że mamy, już wiemy co musimy zrobić. Okej, czyli Alchemist został wykorzystany. W ogóle czas nie idzie, jakbyście nie widzieli. No, taki to jest też wykorzystywane w... dalej. Dobra, czyli jak to wszystko zostało zregenerowane, no to na spokojnie. Quen wolę już mieć teraz, bo po prostu w walce już na początku dnia. Nie no. Jestem tu. I on się teraz nie będzie chyba tepać nawet. Więc teraz tak, bierzemy po kolei. Odwar zginę, tak? Tak. Ej, no nie trafiło się. Ej, no. Było miało być dobrze. Ej, no, co jest, że on się regeneruje? No nie wierzę, że on się regeneruje. Teraz to nie działa, tak? Tak, nie działa. Nie działa, tak? Takie fajne, kurde. Dobra, dawaj, Geralt. No i widzicie to? No ja z tym już nie mogę. Debilem. Dobra, dawaj, chodź tu szybciej. Bo ja już nie wytrzymam z nim. Dobra, może troszeczkę byśmy zwolnili na tempo. Aj, no i kurwa gówno. Czyli tak, podobno... Nie, ja tego już eliksira nie biorę. Tego, co żeśmy przed chwilą wzięli. Tego na wysysanie. To było dobre, ale to się coś zjebało. I robimy tak, jak było to wcześniej. Trzecia próba. Trzecia była najlepsza, kurde. Teraz mamy chyba szóstą. Tak naprawdę troszeczkę przez nie farta zdaliśmy. Dobra, fajnie. Dekokta farda, dobra. Dobrze jest, to sobie zapiszę, żeby po prostu jakby... Dobra, znowu przemijamy, bierzemy ten... To było dobre w sumie, kurde no. Nie. Te... To jest. Coś, nie? Dobra. I teraz ja bym chciał z powrotem odwracać kimmy. I znaki to byśmy dali. Dobra, dawaj. Dobra, skontrował. Więc nie jest najlepiej.
Ale dajemy radę dalej. Dobra. No dawaj go. Geralt z Rivi. Geralt Rivi, dawaj. O, wow, to było zajebiste przed chwilą. Dobra. Dawaj go. O, to przed chwilą też było zajebiste. Dobra, się musi tepnąć rzeczywiście, to już wiemy. Będzie szalej. Szalał będzie. Ej, no bez jaj, już. Zapomniałem o tym dekokcie Rafała Białego. Co? Dobra. Dekok. Dobra, teraz oczywiście dalej tutaj unikamy. I co, paskudo? No, paskudo. Wiedział, że paskuda. A czekajcie, ja mam alternatywny znak Gwen, nie? O! Tutaj fajnie to się zadziałało. Dawaj jeszcze raz dekot. Nie mogę już żadnego eliksiru wziąć. No nie. Nie. O nie, jeszcze jakiś alkohol. Musimy go pokonać, no. To jest chyba najlepsza próba. Nie! A widzicie, on pod koniec, bo on tutaj kurwa wariuje. Jakby nie wariował, to jeszcze by jeszcze, nie? Ale kurde, jak on tak wariuje, no to niestety jest troszeczkę problematyczne to. Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba. Kurde, no nie mogę. Tyle w obu... Ja chcę to skończyć w tym odcinku. Dobra, ciśnij Geralt, ciśnij. Jest już znak odpowiedni. Dawaj, szybciej. Nie. Jestem tu. I ponownie wybieramy te coś. Ja może dlatego, że ja nie mam po prostu tutaj zbroi i tak dalej, nie mieczy, to po prostu mam trudniej. Ekimy, dawaj, ten otwar. Kurde, no nie pykło troszeczkę. On się wstepać przynajmniej nie może, jak tak nie wiemy. Dobra. Już troszeczkę zwolni Geralt. No, za chwilę go pokonałem oczywiście. Dobra, i ponownie się ustał. No to chodź tu. Nie w tą stronę. Tepnął się w ostatniej chwili. Dobra, dawaj. Dawaj. Geralt. Musisz wygrać. W sumie powiem wam szczerze, że tutaj bym wolał Ciri. Ale by ją ukradł już na pewno. Naprawdę, wolałbym tutaj Ciri. Tutaj na tym miejscu. Dobra, on się teraz będzie tepać. Muszę mieć Gwen, żeby coś zrobić, bo jak widzicie mam bardzo mało HP. O, mogę skiłkę, ale to w sumie dobrze. No i tyle by było z mojego Quenu, ale teraz już mogę bez Quena atakować. Okej, o tym to my już wiemy. Dobra, i teraz bym chciał
Wiecie co? Może na chwilę poczekajmy. Dobra, on mnie tutaj odrzuca, nie? Dobra, kontruj szybciej, Geralt. No i no wstał jeszcze. No nie, widzicie, to nie tak nie można. No weźcie, wy się łagandzicie, no. Ej, no. Nie jest łatwa walka. I przez to, że ja nie mam rynstunku też, to nie jest łatwa walka. Widzicie, zbierajcie rynstunki przed tutaj końcem. Ja to będę zbierać. I mnie nic nie obchodzi. Czy ja nie pozbieram. Gorzej jest z obrażeniem. Wiecie co? To ja może na obrażenia postawię, jak jest problem z obrażeniami, bo na co mi znaki. A i obrażenia, haka. Okej, okay. Czyli ja nie mam nawet mutagenu. A czekajcie, czy na mutageny? Dobra, plus 5%, nie wiem. Proszę więcej, lepiej. Alchemia, może ja mam mutageny? Mutageny, mam na jakieś ulepszenia. A czerwony szczególnie, większy czerwony. No nie, mam tylko dwa, no nie. Skoro. No to zapisujemy ponownie. Nie ma go petardy, by wziąć w sumie na niego. Chyba nie da się go jakoś tutaj ogarnąć. Dobra. Weźmy to coś, ten eliksir. Gówniany. Dobra, chodź tu. Podpalmy go. Nie, chciałem go podpalić, a on mnie tutaj bije. Nikt ci nie mówi, że się nie bije słabszego. No, a ty Geralt jeszcze tak, żeś tutaj zrobił, żeś nic nie zrobił. Że ciebie za. No i kurde, jest troszeczkę problematyczny tutaj. Dawaj, dawaj, Geralt, no. No weź, no, Geralt. Weź troszeczkę szybciej tutaj podziałaj. Wiesz co, możemy tego trafarda białego w sumie wziąć. Jakby nam potrzeba było HP. Na przykład teraz. W sumie grom też można wziąć. W ogóle sporo rzeczy można wziąć. Niestety nie mamy żadnych elixirów. Ale fajnie. No dawaj, dawaj go. No nie, właśnie chciałem, żeby on tutaj dużo zadał, ale widziałem, że nic nie zadał. Tak naprawdę. No nie! Ej no! Wiecie co? Czekajcie, zmienia się opcje trudności, jak się zmienia opcje trudności? Jakoś się zmieniało, gdzieś się zmieniało ustawienia na pewno. Że sobie zmienię opcję ustawień tych trudności na początek. Tak, żeby po prostu było to ogarnięte. Ja nie mam tych różnych rzeczy, nie? Czekajcie, opcje trudności to są... Czekajcie, opcje... Gdzie to może być? Rozgrywka chyba, nie? Tak. Gdzie to było? Tutaj. Weźmy sobie na miecz i opowieść. Dobra, miecz i opowieść niech będzie. Okej, okay, to nie. Jak tak, to nie. Ja myślałem, że to tak, o, możemy zmienić, ale jeśli możemy osiągnięcia, które są zblokować, to nie. Nie. Nie, jestem. Tutaj nie ruszamy nic. Walczymy. Dobra, i teraz... jakieś te odwary? Nic tak naprawdę nie dają. Dobra, kłem poproszę. Dobrze, to następnie szybko. Okej. Okay. Dał radę go. W ogóle siłę chyba. Dołożyłem już chyba mu dalej. Chyba dołożyłem nawet.
Jak nie, to no tak, dołożony. Oczywiście on dużo nie daje, ale jednak coś daje. Oczywiście czekajcie. My walczymy teraz mieczem srebrnym. Tak, mieczem srebrnym walczymy. No weźmy sobie to naprawmy. 40%. I teraz mamy 100%. Będziemy mieli 100% obrażeń dodawane. A widzicie? Ja widziałem smoka. Widział smoka. Ciekawe jeszcze, czy to nam da radę zrobić. O! Myślałem, że jakieś zbliżenie było, a tylko by ja tylko. No i czego ty się nie nokautujesz? Okej. No nie no. Okej. Okay. Dawaj go, Geralt. Nawet nieźle idzie unikać tego, tych ataków tych. No niestety tutaj... Młynek nam też zużywa troszeczkę tych rzeczy. A my sobie nic lepszym w sumie. Szkoda, że młynek nam zużywa sporo tych trudnych rzeczy. Dobra, teraz się nie tepniesz, nie? No nie no. Jest troszeczkę takie trudne. Problem jest, jak on się właśnie tutaj tepnie. Gdzieś. Dobra. Postójmy chwilę. Dobra, co chwilę będzie się chyba tepać właśnie. No, on się oczywiście kryje. Okej, czyli... No dobra, no to jak tutaj mamy to... To ja chciałbym sobie wziąć... A, las miliwowski zadaje. Przyraz... Nie... Wsadź mnie tutaj... Spowolnij mnie? Spróbujmy z zamiecią. Gówno, nie działa. No właśnie, kurwa, nie zdążyłem. Wciskam już. Dobra. Ostatnia próba. I to będzie w kolejnym odcinku chyba. Już mnie to denerwuje. Albo się po prostu nagra gdzieś tam dalej. Hehe. To trzeba się skupić, kurde, na tej walce, a nie odpierdalać coś. Tylko ja tak mało mówię teraz, nie? A no ja nie mogę już. Kurde, tyle razy przegraliśmy. Nie jest łatwa walka, nie? Nie. Najwyżej ja to zrobię w kolejnym odcinku. Ja muszę sobie ogarnąć, jak to Sarg zrobił. Czy osoba, o której oglądałem podstawy. Czy podstawę wersji, też ulepszenie. Dobra, bierz to gówno. Gdzie to jest teraz? Tutaj mamy. Dawaj. No nie, jeszcze nie trafiłeś, tak? Dobra. Chodź. Co to mam zrobić? No, młynek się skończył, no to niestety. No chodź. A właśnie, dobrze myślałem. Dobra, żeby tylko nie zużyć tego dużo tej mocy, specjalnie tak zrobiłem malutko. Dobra, knockout. I co, ja chciałbym jak najdłużej przeżyć na tym zbiorniku. Czy na zbiorniku, na... Żeby tego elixiru nie dymał, nie?
Ej no! To było troszeczkę takie chamskie. Ja żebym trafił go. Był dość blisko, a jednak to zajczyło. No, to też jeszcze bardziej chamskie było. No to już jest chamskie, staje się powoli. Ta walka. Ogólnie. Szczególnie ta jego szarża później. Dobra, mam już dwie szarże, dotrwaliśmy. Dobra. Tutaj bardziej właśnie Quen się przyda. To nawet Quena teraz nie będę robić. No i tylko jeden HP, znaczy jeden hit zrobiłem. Dobra. Już jeszcze mogę raz Mieliboski wziąć. Dobra. No nie! Dobra, to i będzie w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Ja sobie to zobaczę, wystarczy, jak on to zrobił. I w tym odcinku byłoby na tyle. Na razie, cześć, hej. Powtórzenie, ale sorry. Siema.